liceum występowaliśmy wspólnie w Jasełkach. Rok temu się nie poznaliśmy, mimo że również byliśmy tutaj na tej scenie. Ale w tym momencie wszystko już jest jasne. Drodzy Państwo, przed Państwem Monika Mikowska, przyszłość aplikacji mobilnych. Wielkie brawa, moja klejanka Poznania. Dzień dobry, cześć. Ja teraz jestem na Śląsku, mieszkam w Katowicach i teraz doświadczam tych tąpnięć, o których mowa była wcześniej. Tak jak zostałam przedstawiona, nazywam się Monika Mikowska. Można na mnie mówić również Mobi Moni. Teraz tylko test szybki właśnie prezentacji, a właściwie to klikera. Zaraz zobaczymy, co tam dalej. Jak daleko muszę stać? Aha, leci. Dobra, czekajcie. Działa. Dobrze. Wiem, że tweetujecie, także informacja istotna. Mobi Moni, wybrałam sobie temat prezentacji dosyć taki ambitny, bo będę chciała powiedzieć Wam o przyszłości aplikacji mobilnych. Wymyśliłam sobie taką konwencję, że opowiem Wam o 5 trendach, które zauważam, które dostrzegam. I następnie podam 5 porad, które z mojej perspektywy na te trendy odpowiadają i są wskazówką dla nas, dla branży, dla projektantów i dla deweloperów, jak powinniśmy do tegoż tematu podejść. Aplikacja mobilna to nic innego jak oprogramowanie, jak program komputerowy. I z programem komputerowym było tak, że dawno temu, w latach 80., 90., te programy dostawaliśmy, kupowaliśmy na dyskietkach. Dyskietki oczywiście upowszechniły się chwilę wcześniej niż w latach 80. W latach 80. pojawiły się płyty CD, więc wtedy oprogramowanie komputerowe kupowaliśmy właśnie w ten sposób. Chodziliśmy sobie do sklepu, oglądaliśmy piękne pudełka, można było sobie oprogramowanie takie właśnie w ten sposób zakupić. Wraz z upowszechnieniem się internetu w latach 90. jak dotarliśmy do roku 2000, no to wtedy internet tak naprawdę stał się kopalnią wszystkiego, co z tego internetu można pobrać. Potem internet zamknęliśmy na jeszcze mniejszych urządzeniach i tak docieramy do roku 2008, gdzie się pojawił pierwszy market z aplikacjami i to oprogramowanie na programy możemy na ten swój telefon pobierać. No i dzisiaj jest tak. Jak dobrze wiecie, bo to już dzisiaj też padało, w pierwszej prezentacji padły liczby, ile tych aplikacji tak naprawdę jest. Są też statystyki, które mówią, że pobieralność aplikacji, że liczba aplikacji w marketach cały czas rośnie, natomiast pobieralność tych aplikacji tak naprawdę utrzymuje się cały czas na tym samym poziomie. Więc tak szczerze mówiąc, z ręką na sercu, jak słuchacie, gdzieś czytacie informacje prasowe, że ktoś znowu jakąś nową aplikację mobilną puścił, to przyznajmy się szczerze sami sobie, czy nie czujecie pewnego zmęczenia, że ile można, że już może starczy, że kolejna aplikacja trochę od czapy, nie do końca sensowna, niekoniecznie najmądrzejsza, więc stawiam nawet nie hipotezę, a tezę, że prędzej czy później to szaleństwo na aplikacje mobilne musi się tak naprawdę skończyć. I na ten koniec z jednej strony czekamy my jako zwykli użytkownicy tych aplikacji, a mamy ku temu kilka powodów. Pierwszym powodem może być to, że właśnie, tak jak powiedziałam, aplikacji jest po prostu dużo. Po drugie, czasem bardzo ciężko odróżnić jedną aplikację od drugiej, bo one się niewiele różnią od siebie. Bardzo często tylko ładniejsza warstwa graficzna, ładniejsza szata graficzna powoduje to, że jedna aplikacja jest atrakcyjniejsza od drugiej, ale tak naprawdę za tym nie idzie wartość dodana dla klienta, dla nas jako dla użytkowników. Nie czujemy potrzeby powrotu do aplikacji. Pobieramy aplikację, ale niekoniecznie do niej wrócimy. No i wreszcie, wraz z rozwojem nowych systemów operacyjnych, z rozwojem istniejących systemów operacyjnych i pozwoleniem tych systemów na jeszcze większą inwigilację w nasze życie, no zgodziliśmy się z tym, żeby one nasze życie jakby przejęły i wprowadziły pewien rodzaj właśnie takiego niepokoju, że mogą nas powiadamiać w każdej dowolnej chwili, kiedy one chcą, a nie wtedy, kiedy my chcemy tak naprawdę z nich korzystać. To jest punkt widzenia konsumenta. Z drugiej strony jest punkt widzenia też deweloperów, bo tak naprawdę deweloperzy, mimo iż Dzień Deweloperów jest pojutrze, to deweloperzy już dzisiaj siedzą wśród Was i możecie w kolorach sobie porozmawiać, że tak naprawdę
programowanie aplikacji mobilnych to nie jest taka prosta sprawa, ono wymaga sporych, bardzo dobrych kompetencji. Więc aplikacje mobilne są ciężkie w developmencie. Jest ciężko tak naprawdę je też utrzymywać. Proces certyfikacji, aktualizacji nie dzieje się od ręki, to trwa. Wraz z rozwojem, z pojawieniem się nowych wersji systemów operacyjnych, deweloperzy są zobowiązani do tego, żeby nadganiać się ze swoimi wersjami, ze swoimi aplikacjami. A proces ten, proces aktualizacji nie jest szybki, jest dosyć wolny. Kontrolowanie wszystkich wersji z powodów na fragmentację systemów operacyjnych też jest trudne. No i wreszcie na koniec, jak przychodzi klient do dewelopera, no to deweloper w pewnym momencie też już jest trochę zmęczony robieniem kolejnej aplikacji mobilnej. Bo przecież często jest tak, że dostajecie brief, nie? Zróbcie taką samą aplikację jak tą. To się tak bardzo często zdarza, że jest link do aplikacji z zagranicy. Zróbcie taką samą. Więc trochę wszyscy jesteśmy tym zmęczeni. Więc pojawia się właśnie pytanie, czy potrzebujemy dalej nowych aplikacji mobilnych. No bo aplikacje mamy na wszystko, już teraz, już dzisiaj. Odpowiedzią na to pytanie mogą być statystyki Yahoo, które pojawiło się badanie w zeszłym roku, więc całkiem świeże dane. I ktoś nam może powiedzieć, no ale kurczę, słuchajcie, użytkownicy spędzają 90% czasu w aplikacjach mobilnych na tych smartfonach, więc jak najbardziej no, mamy argument na to, że te aplikacje są istotne i trzeba je dewelopować. W opisie prelekcji na Mobile Trends na stronie internetowej postawiłam pytanie, że podczas mojej prelekcji dowiecie się, jak zmieniło się korzystanie nas, użytkowników z aplikacji mobilnych. No i powiem tak szczerze, że jakby no, za bardzo się nie zmienia przez lata. To znaczy wraz z tym wzrostem aplikacji mobilnych my nie jesteśmy nagle bardziej zafiksowani na te aplikacje. I tak jak to też są aktualne dane z tego badania Yahoo, ale jak sobie porównamy dane z na przykład roku 2013-2012, to podobne liczby będziemy tam mieli. Korzystamy dziennie około z 10 aplikacji mobilnych. W skali miesiąca jest to 25 aplikacji. Jak sobie spojrzymy na rankingi, jakie aplikacje są najpopularniejsze, to jest raport ranking Nielsena. No to tak naprawdę, jak sobie spojrzymy, co tam jest, no to mamy Facebook, media społecznościowe, różne aplikacje z zajmie Google'a. I teraz porównując ranking z roku 2013 do rankingu z 2015, tam jest tak naprawdę zmiana jedna, bo tutaj jest Stocks i Twitter, a w roku 2015 tych dwóch aplikacji, które wymieniłam, nie ma. Pojawia się Apple Music i Facebook Messenger. A tak naprawdę na przełomie lat cała reszta tych topowych aplikacji mobilnych, z których korzystają wszyscy, cały czas jest ta sama. No więc wśród tych aplikacji są produkty naszych głównych graczy rynkowych, tak? Facebooka. O ekosystemach była pierwsza prelekcja, tam też się właśnie ten temat pojawił, że jest Facebook, który zarządza, dowodzi kilkoma produktami, kilkunastoma, kilkudziesięcioma. Jest Google, który również dominuje na naszym rynku. I tak w kąciku trochę szturcha właśnie za ramię Google'a Apple, który stara się gonić. No więc tak z punktu widzenia też polskiego rynku, to jest trójka graczy, która tym naszym rynkiem dominuje i jakby ona te trendy wyznacza. No i teraz tak. Jeden z nich, Google, no to jest taki podmiot, który nie jest najmocniejszy na rynku aplikacji mobilnych. Okej, mamy Androida, mamy Google Play'a, mamy ogromną masę tamtych aplikacji, ale jakby porównywać i spierać się o jakość, no to będziemy mogli sobie długo gadać. No i Google mówi, jakby chce i definiuje, że on nie zarabia na aplikacji mobilnej sensu stricte, tylko właśnie bardziej na tym, co się dzieje w webie i bardziej mu zależy na tym, jak monetyzować się w tym właśnie kanale. I teraz on robi tak naprawdę trzy rzeczy stały się w poprzednim roku. Bo po pierwsze wprowadził Google w zeszłym roku wprowadził
teraz właśnie straciłam wątek, co on sprowadził, bo też puszczałam fajne opracowanie w Neistem Obit podsumowaniem roku 2015, który właśnie pokazywał, jak to się dzieje w tych branżach wśród największych graczy. I Google wprowadził właśnie deep linkowanie pomiędzy aplikacjami, tak? Upstreaming w wynikach wyszukiwania, który łączy wyniki wyszukiwania zarówno z aplikacji mobilnych, jak i z weba. Nie ma tak naprawdę właśnie różnicy. Inaczej, wyszukując informacje, możemy widzieć wyniki z aplikacji mobilnych bez konieczności ich instalowania. Była też taka historia w roku 2015 we wrześniu, że Google banował strony, które pokazywały reklamę na całą szerokość ekranu, które reklamowały aplikacje mobilne, kierowały bezpośrednio do marketów. Oczywiście podniosło się ogromny larum, no ale jakby to jest u nas sugestia, że on nie ma do końca interesu w tym, żeby aplikacje mobilne wspierać. No i teraz tak, możemy sobie spojrzeć na statystyki, które starają nam się wytłumaczyć, jak zwykły użytkownik na ten temat patrzy, tak? No i to też sobie mówiliśmy wcześniej na latach poprzednich, jak to jest z postrzeganiem użytkowników, że oni nie zwracają uwagi na narzędzia. Oni trochę nie myślą, my trochę nie myślimy, czy korzystamy z aplikacji, czy korzystamy ze strony, korzystamy z tego narzędzia, które nam jest w danym momencie, w danej chwili wygodniejsze. Więc jak się ich pyta, czy wolicie korzystać z tego, czy z tego, no to odpowiedzi są dosyć podzielone, więc w naszej branży również pojawia się taki dylemat, czy robić aplikacje mobilne, czy forsować podejście RWD. No i jakby tak właśnie zapytać, czy też odpowiedzieć na pytanie trochę postawione w tytule mojej dzisiejszej prezentacji, jaka jest przyszłość aplikacji mobilnych, no to odpowiedzią na to pytanie może być, że jeśli chodzi o aspekt taki stricte technologiczny, to są aplikacje webowe. I teraz przykład takiego podejścia już widzimy w Polsce. Bo teraz mamy ING Bank Śląski, który w zeszłym roku wprowadził i bardzo mocno się chwali i promuje aplikację Moje ING. Serwis internetowy, serwis transakcyjny, zrealizowany według podejścia właśnie RWD. No i pojawiają się głosy, to w takim razie to z waszą aplikacją, tak? Ja jak pobieżnie przyglądałam się sprawie, no to widziałam takie raczej podejście, że okej, aplikację zostawiamy teraz tą taka, jaką ona jest, a bardzo mocno promujemy serwis RWD. I dało się takie wrażenie odebrać, że ING jednak będzie mocno pchał i cisnął w RWD, jakby trochę zapominając o aplikacjach. Ale jak zaczęłam grzebać, to dotarłam do wypowiedzi dyrektora Pionu Bankowości Elektronicznej i Internetowej Szymona Midoraja, który zdradza plany na tą aplikację mobilną, która ma się niedługo pojawić. I on mówi o pewnej muszli. Muszli, jaką będzie właśnie nowa aplikacja mobilna. Muszli, czyli to będzie oprogramowanie, które będzie posiadało cechy aplikacji natywnej po to, żeby korzystać z natywnych funkcji telefonu, jak na przykład możliwość logowania się za pomocą Touch ID, możliwość wykorzystania plika, ale jakby środek będzie właśnie tym serwisem transakcyjnym w technologii RWD. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to będzie działać. Wiem, że tutaj siedzi ING, więc tak puszczam do was oko i kibicuję. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało w praniu i jak to będzie wyglądało w oczach użytkowników, no bo to użytkownicy ostatecznie zdecydują, jak im się to podoba. Eksperci mówią, że właśnie dzisiejsza aplikacja jest taka trochę już oldschoolowa, natomiast użytkownicy nadal ją lubią. Zobaczymy, jak się to potoczy. Więc podsumowując i przechodząc też dalej właśnie, jak to dzisiaj wygląda. Teraz jest tak, że to my musimy, czy też zarządzamy po prostu aplikacjami, tak? My je pobieramy po to, żeby one mogły dla nas żebyśmy my mogli coś za ich pomocą zrobić. Natomiast w przyszłości powinno być tak, że ta aplikacja ma służyć człowiekowi,
że to oprogramowanie ma pracować na rzecz użytkownika, tak? Czyli dzisiaj my pobieramy, żeby coś za ich pomocą zrobić, natomiast w przyszłości aplikacje mobilne mają nam służyć do tego, żeby to one tak naprawdę pracowały dla nas. I teraz dzisiaj oprogramowanie w większości właśnie jest w typu write and read, a w przyszłości oprogramowanie, znaczy już dzisiaj tak naprawdę właśnie tak się zaczyna. Powiedzmy, że past i future te określenia są dosyć umowne, ponieważ jesteśmy dzisiaj dokładnie w takiej samej sytuacji, że mamy i trochę tego, i trochę tego, gdzie już dzisiaj widzimy, jak ogromną uwagę można zwrócić, na te dwie, na te dwa ważne zjawiska. Na to, że mamy ogromny zbiór informacji, z których możemy korzystać i te informacje w jakiś sposób mogą właśnie dla nas pracować i pracować dla użytkownika. Także pytanie, które warto sobie właśnie zadać, no to jak możemy wykorzystywać ten ogromny zbiór informacji na to, żeby to nasze doświadczenie było po pierwsze zautomatyzowane, a po drugie właśnie takie ułatwiające nam codzienne życie, czynności i pracę z oprogramowaniem. Więc kolejna rzecz, kolejny wątek to jest kontekst. Do tej pory, w zeszłym roku, kontekst bardzo mocno pojawiał się w zestawieniu z pikonami, tak? Mówimy, że kontekst właśnie wtedy się zaczyna, kiedy pojawia się takie małe coś, jak pikony, które wiedzą, które pomagają nam, naszemu telefonowi odnaleźć się w przestrzeni. Ja powiem trochę więcej, jeśli chodzi o kontekst i to, co się dzieje dzisiaj w tym obszarze. Bo po pierwsze, producenci słuchawek realizują i pomagają nam, żeby ten kontekst był bardziej obecny. Przykład HTC Sense, który ma taki widget dostępny na ekranie głównym, że możemy sobie skonfigurować aplikacje, które używamy w domu, które używamy w pracy i które używamy na zewnątrz, tak naprawdę wychodząc, tak? Czyli wychodzimy i będziemy biegać, siedzimy w domu, to pewnie chcemy sobie pooglądać TVN Player albo coś w tym klimacie, a jesteśmy w jakichkolwiek dowolnych miejscach, to po prostu mamy swój osobisty zbiór aplikacji, z których korzystamy. Duzi gracze, wspomniany wcześniej Google, również mają na to swoje rozwiązanie. Google Now jest aplikacją tak zwaną Learning App, która została wprowadzona w roku 2012, więc dzisiaj nie jest żadną nowością dla nas, bo ona już w Stanach działa sobie bardzo dobrze, ale jej ideą jest to, żeby użytkownik nie musiał otwierać kolejnych aplikacji, bo content z nich widzi właśnie w tej jednej. Widzi aktualne, na przykład aktualną rozgrywkę swojego ulubionego zespołu futbolowego czy baseballowego i widzi wyniki na żywo, widzi aktualną pogodę, widzi to kontekstowo, co jest mu teraz najbardziej potrzebne. W roku 2015 weszła aktualizacja Google Now do Polski, która pozwala gadać z Google Now w języku polskim. Oczywiście na Androidzie działa to lepiej niż na telefonach, iPhone'ach. iOS to jest system zamknięty i tak jak na przykład Google Now na Androidzie pozwoli nam otworzyć inne aplikacje. Tak, wchodzimy do Google Now, mówimy otwórz Instagram i aplikacja Instagram się w tym momencie otworzy. Na iOSie, na iPhone'ie tego nie zrobimy. I teraz tak, Google to zrobiło w 2012 roku, natomiast Apple swoim iOS w wersji 9 goni i podobną rzecz stara się zrobić tutaj na tym ekranie. Znowu chce nam podać informacje, które są z naszego punktu widzenia najważniejsze w tym kontekście, w którym się teraz znajdujemy, bez konieczności otwierania tych aplikacji. Więc Google wyznacza trendy, Apple goni, a Google jakby dalej wyprzedza, ponieważ rok 2015 przynosi Now on Tap usługę absolutnie innowacyjną, która słowo kontekst przenosi i podnosi do jeszcze nowego tak naprawdę wymiaru. I teraz pokażę wam krótki film, który pokaże właśnie, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Ale nie ma dźwięku, a staraliśmy się przetestować. To ja wam opowiem w takim razie. Jak nie ma dźwięku, to wam opowiem. W Google, w
Google Now on Tap chodzi o to, że nie musimy już tej aplikacji otwierać, że wystarczymy, że na przykład właśnie otworzymy sobie Messengera i będziemy gadać na Messengerze z naszym przyjacielem, z naszym kumplem i na przykład rozmawiamy o Marsjaninie, o jakimś filmie, który chcemy razem zobaczyć. Klikając w przycisk tutaj właśnie, ten na środku telefonu kontekstowo dostaniemy informacje na temat właśnie tego słowa kluczowego, które nas na chwilę interesuje. Czyli w tym przypadku mamy więcej informacji o Marsjaninie, możemy sobie zobaczyć trailer, otworzy nam się aplikacja IMDb, gdzie możemy więcej na ten temat poczytać, możemy zarezerwować bilety, możemy zadziałać szerzej. Czy też większe info też o reżyserze, czyli jeżeli na przykład właśnie rozmawiamy z kimś na jakiś temat, na temat jakiejś osoby, nie wiemy kto to jest, to również kontekstowo po kliknięciu na ten przycisk możemy zobaczyć więcej informacji w innej aplikacji lub w samych wynikach wyszukiwania. Przykład tutaj właśnie Hillary Clinton, przejście do Instagramu i zobaczenie jak ona tam sobie działa. Czyli znowu podsumowując, tak? Kontekst, który daje nam informacje pod jednym tak naprawdę tapnięciem, bez konieczności otwierania innych aplikacji, wiedząc i rozumiejąc, co się tak naprawdę tutaj dzieje. Teraz kontekst może być wspierany czymś takim jak sztuczna inteligencja, która też zaczyna wkraczać do świata mobilnego. Google rozwija swoje algorytmy wyszukiwarce nieustannie. Teraz do Kolibra dodali coś takiego jak Rank Brain, czyli właśnie sztuczną inteligencję, która lepiej pomaga jeszcze rozumieć właśnie zapytania użytkownika po to, żeby móc na nie lepiej odpowiadać. Natomiast w świecie mobilnym mamy Facebooka, który w zeszłym roku wprowadził asystenta M, czyli w naszym Messengerze mamy taki nowy profil właśnie asystenta M, z którym możemy załatwić różne rzeczy. Jeśli chodzi o porównanie do takich graczy jak Siri, Cortana czy właśnie Google Now, no to z jednej strony cofnięciem wstecz jest to, że nie możemy z tym asystentem porozmawiać głosowo, ale różnica i przewaga nad nimi jest taka, że ten asystent M nie tylko może nam coś jakby podpowiedzieć więcej, ale załatwić za nas rzecz, tak? Czyli sfinalizować zakup biletu do kina czy zamówienie taksówki, kupienie jakiegoś giftu. I tak właśnie myśląc o sztucznej inteligencji i o tym, bo jeszcze Facebook obecnie w asystencie jest bardzo mocno wspierany nie przez same algorytmy właśnie sztucznej inteligencji, ale również przez ludzi, którzy uczą się tego wszystkiego, to kojarzy mi się taka sytuacja z roku 2011 jeszcze, jak Allegro umożliwiało wyszukiwanie produktów za pomocą skanowania, rozpoznawania obrazu i właśnie działo się tak, że algorytm ten działał trochę inaczej po godzinach, bo mniej więcej od godziny 18 do 6 on jakoś tak trochę wolniej działał, no bo wtedy ludzie nie byli w pracy. No ale tak, czwarta rzecz. Jeszcze jeden trend. To, co się dzieje z komunikatorami mobilnymi. Tak jak mieliśmy w roku 2014 trend The Great Unbundling, który mówił nam o tym, że jedna aplikacja ma służyć do wszystkiego i rozdzielaliśmy aplikacje od siebie, czyli Facebook wtedy rozdzielił od siebie Messengera, Foursquare rozdzielił od siebie Swarma, tak teraz widzimy, że komunikatory mobilne stają się takim hubem naszych aktywności socialowych. To też nie jest sprawa nowa, bo aplikacje azjatyckie, takie jak WeChat i Line już to robią od 4 lat, że za ich pomocą właśnie też można kupować różne produkty, usługi, zamawiać różne gifty, rezerwować różne usługi, czy też zamawiać właśnie taksówki. Także do tych graczy komunikatorów mobilnych na przykład też dochodzą nowe podmioty, bo kojarzony zupełnie z czymś innym tak naprawdę Snapchat też gdzieś tam przeciekły plany
bodajże miesiąc temu, że Snapchat też chce zaatakować rynek stricte komunikatorów mobilnych. O szczegółach jeszcze nie za bardzo można mówić, ale na pewno chodzi o to, żeby do Snapchata wprowadzić takie podejście komunikacji łatwiejszej, płynniejszej pomiędzy dwójką użytkowników. WhatsApp niedawno zniósł opłatę $1 rocznie, ażeby użytkownikom, których jest już ponad miliard, działało się lepiej, ale tą opłatę przerzucił na biznes tak naprawdę. Że za korzystanie z WhatsAppa mogą korzystać biznesy właśnie po to, żeby użytkownikom ułatwić komunikację pomiędzy zwykłymi, przeciętnymi ludźmi, a biznesem właśnie po to, żeby znowu zniwelować konieczność instalowania innych aplikacji, bo z poziomu tego WhatsAppa można tak naprawdę zamówić, zarezerwować poszczególne usługi. No i podobną rzecz oczywiście robi Messenger. Messenger w zeszłym roku wprowadził możliwość wysyłania i odbierania pieniędzy, wprowadził możliwość właśnie rezerwowania taksówek przez Ubera, to jest rzecz zupełnie ostatnia i też pokazuje właśnie ten trend, potwierdza, że w tą stronę komunikatory mobilne idą. To jest były designer Google'a, który też ukonstytuował hashtag na Twitterze, a teraz dzisiaj jest partnerem w Uberze. Uber i Chris Messina mówi, że rok 2016 będzie rokiem conversational commerce. Trochę właśnie opartym na tym trendzie. Oprócz tego, że rok 2016 będzie rokiem mobile video, bo wiem, że niektórzy tutaj peryskopują prezentację, co się dzieje teraz po raz też pierwszy, bo w zeszłym roku nikt takich rzeczy nie robił, to oprócz tego właśnie ten e-commerce, który trochę się mówi o nim, że się ciężko upowszechnia, właśnie za pomocą takich rozwiązań może przyspieszyć bardziej. Ale pozostając z tej konwencji właśnie czatowania i rozmowy ze znajomymi, nie wiem, czy widzieliście i czy korzystaliście z aplikacji Quartz. Jeśli nie, to absolutnie waszym zadaniem domowym po dzisiejszej prelekcji jest to, żeby aplikację Quartz na swoje telefony pobrać i porozmawiać jak z kumplem o najnowszych newsach. Bo tak to się generalnie odbywa, że wchodzimy do aplikacji i ona nam podaje newsy, które chcemy poczytać. I my mówimy, czy chcemy je przeczytać, czy też nie. Jeżeli wyrażamy zainteresowanie, ona poda nam jeden news głębiej na temat tegoż tematu. Możemy skorzystać, znaczy jesteśmy poinformowani, temat jest zamknięty. Jeżeli chcemy temat pogłębić, możemy wyjść z aplikacji i przejść do tego tekstu na webie. I naprawdę to się odbywa właśnie w formie takiej rozmowy jak z kumplem. I co jest najlepsze i co jest moim ulubionym smaczkiem z tej aplikacji, to, że ta aplikacja również ciebie zapyta i ostrzeże, że hej, teraz wyświetlimy ci komunikat systemowy, czy zgadzasz się na to, żebyśmy wysyłali ci powiadomienia. Zawsze jak wchodzimy do aplikacji, to na twarz dostajemy komunikat systemowy, zgódź się na to i na tamto, a tutaj dzieje się to dopiero w historii korespondencji. Że jak już jesteśmy gotowi, przygotowani do tego, no to wtedy pewnie na pewno klikniemy, że okej, zgadzamy się, nie ma żadnego problemu. I Quartz wysyła content również pod postacią notyfikacji. Niezależnie, czy jesteśmy w środku aplikacji, czy na zewnątrz aplikacji dostajemy powiadomienie, nadal jest to taka konwersacja rozmowy z kumplem. I ostatnia rzecz, piąta. Notyfikacje jako nowe medium. O tym też już mówiłam wcześniej, bodajże 2 lata temu, pokazując wam przykład pogodynki pewnej, że one właśnie, że czasem nie potrzeba otwierać aplikacji do tego, żeby być poinformowanym i żeby aplikacja zrobiła swoją robotę. Product owner aplikacji Notify zwraca uwagę właśnie na takie coś, że ludzie wyszukują informacji w różny sposób. Że właśnie wyszukiwanie jest jednym ze sposobów konsumpcji treści, media społecznościowe są drugim ze sposobów konsumpcji treści, a Facebook myśli, że notyfikacje są kolejnym ze sposobów konsumowania treści i chce być w tym obszarze jak najbardziej obecny. Więc wypuścił aplikację Notify, która zbiera informacje z naszych ulubionych
portali, blogów, różnych serwisów, które subskrybujemy, które followujemy na Facebooku i właśnie podaje nam te treści. Jak bardzo notyfikacje są ważne, to przykład mojego ekranu telefonu, gdzie jak dostaję tego typu case, czy będzie z gazety.pl, będzie proces w sprawie Smoleńska, 5 oskarżonych, to ja już nie chcę i nie potrzebuję klikać do środka. Notyfikacja spełniła swoją rolę i tak naprawdę mi starczy. I też właśnie, nie wszyscy mogą, że tak powiem, w takim spokoju korzystać z notyfikacji, bo jest taka pani, która się nazywa Jen Shelter, która zaczęła działać na Instagramie od 2014 roku, rzuciła wyzwanie tyłkowi, pupie, Jennifer Lopez i Kim Kardashian. No i ona w tej chwili ma prawie 8,5 miliona followersów i jak ona dostaje notyfikacje, to jej ekran telefonu wygląda tak. Więc ona w nich za bardzo połapać się nie może. Aczkolwiek teraz, kiedy iOS 9 również przyniósł usprawnienie Touch ID, gdzie otwierać telefon możemy jeszcze szybciej, no to właśnie te notyfikacje u mnie dzieją się tak naprawdę za szybko, tak? Nie wiem, czy widzieliście, zawsze można, jak się tylko uruchomiło, podświetlił telefon, to można było przewinąć stream, żeby zobaczyć, czy to, co się działo w ciągu 3-4 ostatnich godzin, kiedy byłam na spotkaniu, jest istotne, czy też nie. A teraz jest dokładnie tak, że jak dotykam telefonu, to nie zdążę się zorientować, na co powinnam zwrócić uwagę, a na co też nie. Także to jest te 5 trendów, o których chciałam wam powiedzieć, na które chciałam wam zwrócić uwagę. I dosłownie w ciągu 10 żołnierskich zdań, nie przedłużając więcej i puszczając was na obiad, tylko powiem o tych 5 wskazówkach, poradach, które chciałabym, abyśmy wszyscy mieli na uwadze i na myśli. Kiedy dzisiaj podchodzimy do tematu projektowania i dewelopowania aplikacji mobilnych. Po pierwsze, myślmy o aplikacji. Myślmy właśnie nie o aplikacji jako o oprogramowaniu na telefonie, ale myślmy poza tą aplikacją, tak? W różny sposób, na poziomie i technologicznym, i też jeśli chodzi o funkcjonalność i zastosowanie. To jest zebranie tych wszystkich trendów, o których mówiliśmy sobie wcześniej. Druga rzecz to jest to, że... Aha, czas mi się skończył, więc wyłączyli mi możliwość przełączania slajdów. Druga rzecz, bardzo ważna, to to, że user experience design tak naprawdę dzisiaj, projektowanie zgodnie z tymi ideami jest dzisiaj czymś, o czym nie powinniśmy absolutnie negocjować i dyskutować. Powinniśmy przyjąć zapewnik, że UX design to jest coś, co powinniśmy mieć w swoim procesie. UX design to nie są tylko ładne obrazki. To nie jest tylko to, że hej, chcemy mieć właśnie fajny interfejs, fajny design. To padło w prezentacji IKO, że ten proces polega na, po pierwsze, analizie danych, głębokim zrozumieniu strategii firmy, dla której się projektuje, która robi rozwiązanie i znalezieniu właśnie połączeń pomiędzy celami biznesowymi a użytkownikiem i jego potrzebami. Także jak to dopiero mamy załatwione, mamy zrealizowane i mamy to zrobione dobrze, to dopiero wtedy można usiąść do projektowania architektury informacji, projektowania makiet i ostatecznie realizowania tych ładnych obrazków. A czym jest UX design? Najlepiej oddaję to cytat gościa, który jest twórcą Airbnb, bo on ten UX definiuje właśnie jako ogół naszych doznań związanych nie z rezerwacją pokoju w kraju, do którego chcemy pojechać, tylko całemu doświadczeniu tego, czym właśnie wakacje są, tak? Całym tym zestawem i szeregiem wspomnień, że moment rezerwowania tak naprawdę był tylko i wyłącznie chwilą i formalnością, tak? UX z mojej dzisiejszej prelekcji jest też taki właśnie, że nie tylko jest ważne to, czy ja mówię mądrze, czy ja mam ładne slajdy, ale na ten UX wpływa również to, że możecie być głodni i chcecie, żebym już skończyła gadać, bo mamy za chwilę przerwę obiadową. Albo krzesła są niewygodne, albo jest za ciemno, albo cokolwiek tak naprawdę innego. Więc czwarta rzecz. To, co mówiłam wcześniej. Technologia może już za nas podejmować wybory. Tworzymy dzisiaj za dużo aplikacji, które wymagają od użytkownika reakcji, a za mało jego znają.
Jak sobie przeglądacie albo przeglądaliście na przykład aplikacje turystyczne, które stoją w Mobile Trends Awards, no to zobaczycie, jakie jest podejście do projektowania. Tam się wchodzi do nich i wybierając, obojętnie, jeżeli aplikacja turystyczna jest aplikacją jakiegoś regionu, wchodzimy do niej, wchodzimy na przykład na szlaki, najciekawsze, czy miejsca warte zwiedzenia i co widzimy? Widzimy listę tych atrakcji, które mamy do wyboru, tak? Skąd ja mam wiedzieć, czy lepiej iść do miejsca tego czy tego? To telefon może korzystać z danych i oni też mogą korzystać w pewien sposób z danych, które trochę za mnie wybiorą, czy ja właśnie mam ochotę na spa, czy mam ochotę na wędrówkę pieszą gdzieś tam. I czwarta rzecz, innowacje pochodzą i mają najlepsze miejsce w tym momencie, kiedy skracają czas pomiędzy intencją zrobienia czegoś, a akcją tak naprawdę. Przykładem, rozwiązaniem konkretnym jest tutaj Amazon Dash Button, który wszedł w zeszłym roku, tak? Amazon Dash Button są takie przyciski, które możemy przykleić w miejscach, w których używamy danego produktu, na przykład tabletek do zmywarki, proszku do prania. Jak nam się tylko skończy, no to aplikacja Amazon nam to zamawia i możemy oczekiwać szybkiej dostawy. Inny przykład, taki bardziej tutaj osadzony w realiach naszych możliwości, to jest przycisk buy w social mediach. To się również dzieje na naszym polskim Instagramie. Tak ostatnio kupiłam kolczyki, gdzie właśnie one były pokazywane w reklamie sponsorowanej, ale umożliwiały tak naprawdę ostatnio już zakup. Piąta rzecz, z którą chciałabym właśnie Was zostawić, to, że do tej pory było tak, jest tak, że mówiło się, że powinniśmy przewidywać to, co użytkownik chce zrobić teraz. I jak wiemy to, co użytkownik chce zrobić teraz, no to jest wszystko dobrze. Natomiast ja zachęcam Was do podejścia, żebyśmy przewidywali tak naprawdę, co użytkownik chce zrobić w następnym kroku. Także tyle ode mnie na dziś. Życzę Wam bardzo, bardzo mocno i serdecznie powodzenia. Jakbyście nie dawali rady sami, to macham do Was i polecam Waszej uwadze firmę, z którą współprowadzę, w której pracuję, bo właśnie się zajmujemy UX-em i możemy być również partnerami właśnie dla dev house'ów, których tych kompetencji UX-owych czasem nie mają, a my jak najbardziej możemy Wam pomóc. Niemniej trzymam bardzo mocno za Was kciuki i życzę smacznego. Moni, Monika Mikowska, dziękuję bardzo. Częściowo wręczyła mnie z tych życzeń, ale zanim ja oficjalnie życzę Państwu smacznego, jeszcze raz przypomnę o trwających konkursach. Walczymy o Lumie 1520.